Mam na imię Tomek. Miałem piękne życie. Dziewczyna. Sportowy motocykl. Szanse na dobrą pracę. Przeżyłem. Ale ta jedna chwila sprawiła, że wszystkie moje plany legły w gruzach. A życie zmieniło się w koszmar. Teraz marzę tylko o tym, aby być niezależnym od innych. Chcę tak jak ty, żyć normalnie, pracować, przemieszczać się, być mobilnym. Każde ludzkie życie może w mgnieniu oka ulec przewartościowaniu, które zaskakuje tym boleśniej, im silniejsza jest wiara, że to nigdy nie będzie naszym problemem. Leczenie po wypadku ratuje życie i poprawia naruszone zdrowie. Jednak, jak to się mówi, wypadki chodzą po ludziach. Ale ludzie po wypadkach nie zawsze. Rehabilitacja powypadkowa jest wartością bezcenną. Jej efekty często przynoszą znaczną poprawę sprawności, choć bywa też, że bywają dalekie od naszych oczekiwań. Nieodwracalność nagle powstałych dysfunkcji organizmu staje się z reguły nie do zaakceptowania. Szok niepełnosprawności daje poczucie nieszczęścia gorszego nierzadko niż śmierć. Zagrożenie depresją jest realne. Najtrudniejszy dla psychiki jest okres uświadamiania trwałej niepełnosprawności przy braku akceptacji tego stanu. Jedyną skuteczną formą wsparcia psychicznego jest pokazanie możliwości nowego, aktywnego życia pomimo dysfunkcji oraz zaangażowanie pacjenta w pójście tą drogą. Każda niepełnosprawność jest inna, ale łączy je przede wszystkim ograniczenie swobody ruchu. Brak możliwości samodzielnego przemieszczania się dalej niż przestrzeń mieszkania staje się największą barierą. Indywidualne podejście do problemu wyzwala wiarę w zmianę takiego stanu rzeczy. Osoba niepełnosprawna musi uzyskać wsparcie w odtwarzaniu zdolności do bycia maksymalnie mobilną. Służą temu leczenie, aktywna rehabilitacja, wsparcie psychologiczne, precyzyjne badanie sprawności pozostałych funkcji organizmu oraz, co bardzo ważne, orzecznictwo medyczne wykorzystujące znajomość rozwiązań inżynieryjnych. Musimy sobie wszyscy uświadomić, że pojazd samochodowy staje się dla takiej osoby jedynym środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest mobilność. Za tym idzie potrzeba stworzenia kompleksowego systemu usług motoryzacyjnych, który poprzez złagodzenie bariery mobilności da istotne wsparcie dla aktywizacji społeczno-zawodowej. To dopiero da konkretną i realną perspektywę powrotu do poprzedniej aktywności lub podjęcia nowej. Takie zadanie może spełniać Krajowy Ośrodek Mobilności Osób Niepełnosprawnych – KOMON. KOMON to aranżacja specjalistycznych procedur pozwalających osobie z niepełnosprawnością podjąć lub kontynuować aktywność zawodową i społeczną przy pomocy mobilności motoryzacyjnej. Dlatego Krajowy Ośrodek Mobilności Osób Niepełnosprawnych chcą powołać podmioty najbardziej wyspecjalizowane. Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy CIOP-PIB i Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPINKA. Projekt KOMON ma składać się z 5 funkcjonalnych modułów. Pierwszy. Moduł środowiskowy. Obejmuje kontakt ze środowiskami osób niepełnosprawnych, segmentowanie ich potrzeb i organizację wsparcia finansowego. Drugi.
moduł medyczno-rehabilitacyjny, to specjalistyczne i pomocnicze badania lekarskie, rehabilitacja oraz niezbędne zaopatrzenie ortopedyczne. Trzeci, moduł badań pogłębionych, to z kolei kompleksowa ocena fizycznych i psychologicznych predyspozycji kierowcy z niepełnosprawnościami, zaawansowane testy na symulatorach, w końcu obiektywne orzecznictwo o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Czwarty, moduł usługowy, obejmuje naukę jazdy w sieci wyspecjalizowanych ośrodków szkolenia i udostępnianie aut oprzyrządowanych do egzaminów państwowych w WORD-ach, organizację zakupu odpowiednich samochodów różnych marek, specjalistyczną adaptację tych pojazdów realizowaną przez techników i biomechaników, serwisową opiekę nad takimi kierowcami w długiej perspektywie, a ponadto organizowanie specjalistycznych szkoleń dla lekarzy orzeczników, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, handlowców, agentów ubezpieczeniowych, policji drogowej i przedstawicieli innych zawodów, w pracy których występuje naturalny kontakt z osobami niepełnosprawnymi. Piąty, moduł aktywizacji zawodowej. Ostatnia faza systemu. Obejmuje definiowanie wyjściowego profilu osobowo-zawodowego osoby z niepełnosprawnością w celu stworzenia bazy danych osób poszukujących pracy i udostępnianie jej organizacjom pracodawców i doradcom zawodowym. Krajowy Ośrodek Mobilności Osób Niepełnosprawnych jest potrzebny, aby pomagać po okresie leczenia i rehabilitacji poprzez zastosowanie indywidualnego planu działania, wyposażonego w konkretne, wykonalne zadania z bliską perspektywą pozytywnego rezultatu. Niezwykle ważne jest tu wsparcie państwa w tym zakresie, nie tylko finansowe, lecz przede wszystkim legislacyjne, dające prawne podstawy do szerokiego zakresu aktywności osób z niepełnosprawnościami. W sprawach finansowych optymalnym rozwiązaniem wydaje się być idea powołania Funduszu Wspierania Mobilności Osób Niepełnosprawnych. Komon musi powstać. Czekają na nie setki, a nawet tysiące ludzi, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność nie są mobilni. Wielu z tych ludzi to osoby, które posiadają wysokie kwalifikacje, umiejętności, kompetencje i mają marzenia. Chcielibyśmy im wszystkim pomóc, czyniąc z nich ludzi mobilnych. Jest to możliwe. Nasza działalność od 10 lat sprawiła, że mamy doskonałą orientację w tym, co temu środowisku potrzeba. Zwracamy się do wszystkich, którym leży na sercu los osób niepełnosprawnych, aby rozejrzeli się wokół siebie i dostrzegli takie osoby i wyobrazili sobie, że dzięki Commonowi mogą również stać się mobilni i funkcjonować obok nas. Prosimy Państwa o to, żebyście w jakikolwiek sposób, jest to możliwe, wspierali tę inicjatywę. My, inicjatorzy i pomysłodawcy projektu, jesteśmy już dziś gotowi do powołania tej instytucji. Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie lata wspierali nas. Mam tu głównie na myśli takie instytucje jak PZU, PKO BP oraz Peugeot Polska. Dzięki tym instytucjom, a szczególnie ludziom tam pracującym, uczyniliśmy wiele dobrego dla tego środowiska i dlatego składam tym instytucjom i osobom tam pracującym serdeczne podziękowania.